Jakub Madejle, Memrox. Ze mną jest Łukasz Stanek, Pogali, Fan16. Cześć Łukasz. Cześć Kuba. Powiedz przede wszystkim, no jak się czujesz po tej walce, jak ją na świeżo skomentujesz? No jak się czuję, no boli serducho strasznie. Liczyłem na to, że dam radę z Kamilem wygrać. Naprawdę mocno się przygotowywałem, dużo osób we mnie wierzyło. Pewnie większość osób zawiodłem. Dałem satysfakcję tym, co pisali, że Kamil mnie zmiecie, zmiażdży. No niestety, chciałem wam pokazać, że no, mylicie się. No niestety nie udało się, ale wrócę silniejszy, odpocznę sobie, przekalkuluję, wrócę do ciężkich treningów i jeszcze was tutaj wszystkich zaskoczę nieraz. Ale właśnie, co mogło zawieść? Trochę taktyka czy doświadczenie? No bo jednak Kamil ma tych walk więcej w MMA. No generalnie Kamil toczył pierwszą walkę w MMA, to jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy MMA, więc no jest to doświadczenie dość mocne, ale nie tłumaczę się tym ani troszeczkę. Te doświadczenie, ja myślę, że troszeczkę za mało czasu jednak. Myślę, że jakbym miał więcej czasu, ja nie mówię, żebym wygrał, ale jakbym miał więcej czasu, jakoś bardziej bym się fizycznie przygotował, ta motoryka byłaby troszeczkę inna. Czułem się świetnie kondycyjnie, ale no może troszeczkę tej siły brakowało. Chociaż Kamil no, świetnie mnie kontrolował za plecami, no tak jak powiedziałem już nieraz, no nie mogłem się ruszyć nawet. Chciałem sobie wstać, zrzucić go z pleców, no, ale od razu wchodził biodrami i mi ta noga cofało mi tą nogę. Kontrolował, obijał. No niestety, no nie udało się. No. Ale mimo przegranej są elementy, z których jesteś zadowolony? W tej walce akurat nie, no bo to co trener mi wpajał, czego mam nie robić, co mi tysiące razy powtarzał, za co dostałem tysiące, że tak powiem, kar na treningu, co robiłem, co mi mówił, że mam nie robić, to ja to zrobiłem i oczywiście to zaowocowało, że przegrałem tą walkę, bo miałem nie kopać bez uderzeń, kopnąłem, to mnie Kamil obalił. No, no niestety, no, plan był taki, żeby robić presję w stójce, nie dać się obalać, obalał mnie Kamil, no niestety, nie udało się. I dlatego no, nie jestem jakoś zadowolony z tej walki. To, że ta walka wyszła na decyzję, to nic mnie nie satysfakcjonuje, bo ja naprawdę przyszedłem tutaj wygrać. No ale właśnie dużo ryzykowałeś wzięciem tej walki, no ale nie patrzyłeś chyba na to, że możesz wygrać, możesz przegrać, gdzieś ten rekord może być trochę gorszy, tylko wziąłeś, długo się zastanawiałeś w ogóle nad tą propozycją, kiedy padła? Całe 3 minuty. Napisał do mnie Paweł Jóźwiak, czy jestem zainteresowany tą walką. Ja od razu napisałem, że tak, tylko musiałem oczywiście skonsultować to z moim trenerem, bo to jakby jego słucham, on mnie prowadzi i mój trener Tomek powiedział, bierzemy walkę i no i tyle to trwało. To ja od razu byłem pewny, że chcę. Ja w ogóle sobie przypowiedziałem to, że ja będę w tej walce, bo jak wyszła informacja, że Kamil miał się bić o pas z Pawłem Żelazowskim, to ja mówię, kurde, ktoś, oczywiście nie rzucą źle, bo nie było, żeby ja tu komuś życzyłem źle. Ja od razu wiedziałem, że ja wskoczę w tą walkę, że ktoś, kurczę, będzie miał kontuzję i ja wskoczę w tą walkę, no i sobie to przepowiedziałem. Dobra, powiedz jeszcze, jakie plany na przyszłość, następna gala bodajże w maju w Gdyni, no czy chciałbyś tam zawalczyć, czy chciałbyś właśnie zawalczyć jak najprędzej, no i jak planujesz swoją karierę do końca tego roku? Generalnie no na maj nie. Na pewno mnie nie zobaczycie w maju, bo muszę troszeczkę teraz sobie odpocząć, bo od października, tak jak powiedziałem, cały czas jestem w treningu. Muszę sobie teraz odpocząć, mikrourazy sobie pozaleczać. W klinice Provita pozdrawiam serdecznie. Tutaj sobie też uszkodziłem delikatnie dłoń z Kamilem w walce. No i teraz to trzeba wszystko pozaleczać, ochłonąć i wracamy. I mam ambitne plany, no, 2 walki jeszcze w tym roku na pewno. Okej, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, pozdrowić, chwilę dla ciebie. Dziękuję wszystkim, co przyjechali, co wierzyli we mnie, moim sponsorom, mojemu trenerowi, klubowi Matadores i tobie za wywiad. Dziękuję bardzo również. Dziękuję ci bardzo.